drugiej gali Heilig. Tyle dwójek, będzie się działo, będzie się działo, będzie się działo. Tym bardziej, że w tej grupie też będą zadymiarze. Więc mamy nadzieję, że z nami jesteście i najważniejsze, żebyście byli z nami oczywiście 5 lutego. Tauron Arena, już nie będziecie tam z nami osobiście, bo bilety są wyprzedane, ale możecie ciągle być z nami drogą pay-per-view, więc ogarniajcie, ogarniajcie i ogarniajcie. A już w tym momencie chciałbym zaprosić na scenę pierwszego z zawodników. I będzie to jeden z największych albo największy zadymiarz Heilig 2. Malik, w międzyczasie jeszcze zanim go zaproszę, szybkie pytanko do ciebie. Każda gala High to nie tylko wielkie transformacje fizyczne, ale też bardzo często zmienia się... Co tam się zadziało? Śmichy, chichy. A, machają, dobrze. Malik, możesz pomachać widzom, możemy pomachać widzom. Tak, siemanko. Aha. A, okej. Okay. Tego się nie spodziewaliśmy. Cześć. No, więc panie i panowie, jakby ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości przed wami, Bad Boy Denis Załęcki! Brawa dla Denisa, mordy. Nabuzowany tak wszedł, nie mógł się doczekać, wywołania już szedł od razu. Co mówisz? Falstart trochę. Nie no, to jest ta sytuacja, to jest ta sytuacja, kiedy tak bardzo chcesz spuścić komuś łomot, że nie czekasz po prostu. On wszedł od razu już na grubej. Ja mówię, wszedł od razu, na pełnej. No to ja będę kontynuował pytaniem do Malika. Powiedz mi, drogi Maliku, bo każda gala to nie tylko transformacje fizyczne, ale też bardzo ci zawodnicy często się zmieniają. Jesteśmy, jakby cały świat jest świadkami wielkiej transformacji. Kto jak na razie najbardziej cię zaskakuje z tych osób na dwójce, że miałeś takie inne postrzeganie tej osoby, a teraz widzisz, że jest zupełnie inaczej? Nie wiem, Pawłowski, szczerze. Nie skupiałem się nad tym w ogóle, jeśli mam być szczery z tobą. Dobrze. I ciężko mi jest jakbykolwiek w ten sposób odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, bez kitu nie wiem. Okej, okay, dobrze. No to myślę, że do niego wrócimy, jak będziemy tutaj w pełnym składzie, a już teraz kolejny zawodnik, żadnego falstartu nie będzie. Przed wami Alan Alanik Kwieciński! I nagrywa relację, a na plecach napis Alanik w formie. Róbcie hałas dla Alana. Słuchajcie panowie, na wstępie do was. Nie ten, jak macie zamiar się tutaj teraz jakieś capoeiro odprawiać i tak dalej. Ja mam swój ulubiony zegarek dzisiaj na ręku, nie będę się wtrącać. Nie, Malik, spokojnie. Ja wszystko zaprezentuję 5 lutego, już w sobotę. A czy my się cieszymy, ponieważ ochroniarze przy pierwszych konfrontacjach udowodnili, co potrafią, więc myślę, że jak będzie trzeba... Nawet w nogi wchodził, że jak będzie trzeba, to po prostu się ilość podwyższy i tyle. Ale jak myślę, będzie trzeba, będę szybszy. Na trójce może wlecieć, co Pawłowski, co myślisz? Ja myślę, że tak. Nie no, pan z ochrony tutaj popisał się świetnie i naprawdę i refleks, i tutaj przerzut elegancko, a przed chwilą Denis powiedział, że jak będzie chciał, to i tak będzie szybszy, także no zobaczymy. Ja tylko chciałem na sobie podziękować dla Tulipę, dla mojego zajebisty dresik. Dziękuję ci bardzo, byczku, za zajebisty prezent. Mega, mega. A tymczasem wyzwanie rzucone ochroniarzom przez Denisa. Zobaczymy, zobaczymy. Tak czy siak, przyszedł czas na kolejnego bohatera gali Heilig 2. A będzie nim Piotr Edziobylina! Jak nastrój, Edzio? Nastrój bojowy? Bojowy, oczywiście. Dobrze, a jak forma? Tak jak Alanik ma tutaj na dresie napisane, Alanik w formie, a jak Edzio? Zobaczycie za 5 dni. Dobrze. Nie możemy się w takim razie doczekać. Ja również. No i przyszedł czas na jego przeciwnika. A będzie nim
Piotr Czuks Czupryn! No to jeszcze Malik, zanim tutaj rozpoczniemy, chciałbym wrócić troszkę do tego pytania, bo tutaj rzeczywiście pan z ochrony popisał się doskonałą tutaj i formą, i refleksem. Czy rzeczywiście widzisz w nim zawodnika na kolejną galę? Tak, zdecydowanie, przecież widzisz, bardzo mi się spodobało ten przerzut jego. To nie wiem, czy on jakieś judo ćwiczy, czy coś, ale... Judo? Było ćwiczone jakieś judo? Widzę. No to myślę, że jeśli wam się podobało, jeżeli wy będziecie tego chcieli, to Hajlik podziała. Wielkie brawa raz jeszcze tutaj. Jak Nikola, taki słynny. Ty masz właśnie Instagram, czy nie? Masz Instagram? Dobra, trzeba to będzie to musisz założyć. Słuchajcie, zrobimy głosowanie, jaka będzie nazwa nosiła ochroniarza. Kojarzysz? Tak. Od ochroniarza do KSW? Nikola? Nikola, no. Tak. Słuchajcie, ja to mówię teraz przy całej społeczności naszej, wszystkich widzach. Walczysz mordo na następnej. Więc raz jeszcze wielkie brawa. Tak się załatwia kontrakt, Hajlik! To jest ta gwiazda, o której mówiliście na Instagramie? Nie, będzie jeszcze jedna. Może zaprosimy tutaj pana. Kurczę, no pokażmy go publiczności. Malik, myślę, że to jest dobra okazja. Zapraszamy pana. Pan ochrona? Dawaj. Przedstawmy. Wielkie brawa. Maskę ściągnij, mordo, przedstaw się. Mówią na mnie Franc. Już go lubię. Francja elegancja. Franc, tak? Tak, dokładnie. To powiedz mi Franc, czym się zajmujesz poza ochroną? Ogólnie prywatna ochrona. Prywatna ochrona, super. Tak. I powiedz mi, co to była za technika, którą tak tutaj pięknie zaprezentowałeś? Ogoshi. Pięknie. Widzicie, jest doświadczony i myślę, że będzie dla niego potrzebny bardzo mocny przeciwnik. Wielkie brawa, Franc! Tak się robi wielką karierę w bardzo krótkim czasie. Był Ludwiczek i jest Franc. Lecimy. Dobrze, kochani. W tym momencie chciałbym przejść do Denisa. Chowajcie monitory, największy zadymiarz polskiego freakfightingu, Denis Załęcki in the house. Powiedz mi, jak to jest z tą lepą? Wstrzymywałeś się, nie miałeś dobrej pozycji, twój liść siadł mocno, ale nie zrobił na przeciwniku zbyt wielkiego wrażenia, o czym zresztą Alan mówił i tak troszkę podśmiewał się, że tej twojej siły tam nie było. Użyłem maksymalnie 10%, żeby go ogłuszyć. Dostał liścia, przez sekundę nawet nie wiedział, gdzie jest. Zobaczył, jak ochroniarze mnie trzymają, jego trzymają i rusza w jego stronę. To dopiero ruszył. Wszyscy widzieli, że się obsrał i nie ma co tu dalej gadać. Okej, okay, ale no to jak to wygląda z twojej perspektywy? Jakieś przemyślenie na temat siły? A jak chciałbym cię zakłatować, to by dostał bardziej tą częścią niż kurwa palcami. Nagrałeś story na ten temat. Tak, pokazałeś tym właśnie swoją słabość. Ja mówię, ja nie będę nic to się, kurczę, wiesz, produkował i tak dalej. Wszystko schowam na 5 lutego. Wiem, że już tobie nerwy puszczają, psychika już siada i obiecuję ci, zaprezentuję 5 lutego na swoją najwyższą formę. Nigdy tak się nie przyłożyłem. Specjalnie się wyprowadziłem do Wrocławia, bo wiem, jak tutaj Warszawa tak samo ściąga. Proponowałem, dlatego też jakieś mówię... Jakieś sugestie, Alan, czy coś, że Warszawa ściąga? Nie, mówię, że... Nie to, że ściąga, tylko... Wiesz, jaka jest, wciąga te klimaty takie, ja wiem, prawda? O tym. Dlatego, no Warszawa dlatego, wiesz, wciąga. Siedziałem sobie nieraz, wcześniej jak się szykowałem do walk, siedziałem sobie, Alan, dawaj chodzić, widzimy na miasto. Alan, chodź ty, no, nie musisz pić, ale wiadomo, jak się często kończyło, tu się drineczka wypiło albo coś, ale dlatego też wyprowadziłem się na jakiś czas do Wrocławia i naprawdę odstawiłem wszystko, nie? Teraz też dzwonili do mnie, żebym jeszcze przyjechał do klubów, poprowadził imprezę, zagrał jako DJ. Mówię, nie, dajcie mi się dobrze przygotować do tej walki. Naprawdę odstawiłem wszystko i uwierz mi, że zaprezentuję najwyższą formę, jaką tylko jestem w stanie zaprezentować. Cieszę się, zobaczymy, co będziesz po walce mówił, jak wpierdol dostaniesz. Też tak będziesz się długo tłumaczył? Dlaczego? Czemu się tak stało? Czemu? Bo EBEB. Okej, okay, Denis, no pytanie do ciebie, bo przeciwnik, jak przeciwnik mówił tutaj, to ty się podśmiewałeś pod nosem. Dlaczego? Co cię bawi? Czy ty nie wierzysz w to, że ciężko trenuje? Wydaje ci się, że jednak spędza ten czas w klubach i tak dalej? Ja wiem, że trenuje ciężko, może nawet 2-3 razy dziennie, ja mu tego nie ujmuję, ale po prostu dostanie ciężki wpierdol w pierwszej rundzie.
Okej, okay, dobrze, no to nie możemy się doczekać. Nie wiem, czy tego, czy pierwszej rundy, tak czy siak. Pytanie do Edzia. Edzio, na pierwszej konferencji wielu internautów odniosło wrażenie, że lekceważysz swojego przeciwnika, lecz ostatnie rundki pokazały, że wcale tak nie jest. Czy martwi cię, że twój przeciwnik nabrał tej takiej nowej pewności siebie, której wcześniej nie było widać? Nie, ja się cieszę, że nabrał tej pewności siebie, bo przynajmniej jest ciekawiej i już komentowałem to swoje zachowanie na pierwszej konferencji, że było trochę chybione, bo ja przyszedłem z bojowym nastawieniem, a mój przeciwnik był kompletnie wycofany, więc cieszę się, że trochę tego bojowego nastroju nabrał, bo dobrze to rokuje na walkę. Ja powiem szczerze, że no trochę byłem w takim lekkim szoku nawet, jak go zapałeś i tamten. Naprawdę nie spodziewałem się po tobie tego czuks, mordo, bez kitu. Że coś takiego zrobię, ale w pozytywnym? Nie, ogólnie, no, tak po prostu wiesz, wjechałeś i wiesz, nie pasowało mi to zupełnie. Błąd techniczny, bo byliśmy ustawieni pod kamerę, ja sobie to potem przeanalizowałem i wiesz, dużo było innych czynników, które tam wpłynęło, że wyglądało tak, jak wyglądało. No ale była to jakaś technika, która była przemyślana już wcześniej. Ty się spodziewałeś właśnie tego, Jadzio, czy nie, tak szczerze? Nie, kompletnie nie. Też no, trochę widziałem, cię wmurowało to, co? Było widać, że stałem jakby w kompletnie bezbronnej pozycji, bo miałem ręce gdzieś tam splecione z tyłu, no i wjechał we mnie z zaskoczenia, no jakby moja bezbronna pozycja i jego atak z zaskoczenia i tak nie rzutowało na skuteczność tego ataku, no ale nie spodziewałem się tego. Ja też chciałbym powiedzieć, że sorry, że ci przerywam, robiłem takiego trolla trochę, wiesz, bo wcześniej mówiłem, że w ogóle, że partery są słabą stroną i w ogóle, a ja tego parteru zacząłem, wiesz, ćwiczyć najwięcej, jak się tylko dowiedziałem o Edziu, że z nim walczę. I wiesz, chciałem pokazać, że ten parter potrafię zejść, że jestem gotowy w nim walczyć, nie? W ten sposób. Żebyś no nie myślał, że wiesz, wzrostem chcę cię zdominować czy coś, nie? No to gratuluję, świetnie pokazałeś, ale że umiesz leżeć w dosiadzie na dole. Okej. Okej. No właśnie, Piotrek. Jak jesteś tego pewny, to dobrze, nie? Ale mimo wszystko, jakby Edzio, no myślę, że jakby wiesz, no jakby tej siły nie było, no to chwyt, w jakim cię złapał, no to jakby wiesz, no łatwo się wydostać z tego mordo, a ty naprawdę stałeś się nieuruchomiony, więc to jakieś tam siłę, Edzio, powiem ci, czuks musi mieć mimo wszystko. Czy ja wiem, to bardziej jest kwestia wyczucia momentu odpowiedniego, bo gdzieś tam mi podhaczył nogę i przerzucił mnie na tą jedną stronę, no ale wylądował tak, jak wylądował, więc czy to świadczy o jakiejś jego sile, to bym nie powiedział. Jak to fachowcy MMA oceniają? W sensie, po tym, co się wydarzyło, to punkt czekaj, byłby coś, dla coś, Edzia, czy dla Czuksa? Coś tam coś krzyczy? Coś krzyczał ktoś do Edzia. Ktoś nokautuje Czuksa po mnie. Aha. Okej. Okay. Okay. Dobrze wiedzieć, dzięki mordo. Okej. Okay. Wszystko jasne, już wiemy, że ktoś się nokautuje Czuksa. W sensie, ja mam pytanie, bo tu są ten, jak to w świetle MMA, w sensie punktowo było odebrane, bo ty skończyłeś na dosiadzie na nim, tak? No, możecie zapytać ekspertów, jak to jest punktowane. Wydaje mi się, że byłoby to punktowane dla Edzia, bo jednak to on miał pozycję dominującą, ostatecznie. Okej. Tak czy siak? Tak, tutaj się z tym zgodzę, bo właśnie tutaj podkreśliłem ten błąd techniczny, nie? Że zaatakowałem tylnią nogę, co jakby przerzutował na to, że mnie mógł przerzucić. Nie? Ja sobie to przeanalizowałem, a też było wiele okoliczności. No, musiałem się patrzeć, amortyzować trochę, żeby się też nic nie stało, stoliki wokół, nie? Ale nie będę się tutaj w ten sposób... A tenis się nie przejmował na przykład, nie? Tak czy siak? Trochę inna natura, nie? Mimo wszystko widzieliście to na tym filmiku, tam, żeby Denisa zatrzymać, tam trzech chłopa było. No to tak. Naprawdę ale trzech chłopa. Kojarzycie, jak są te byki w te święta takie, co tam skaczą i ludzie próbują ich dojeżdżać, to tak mi to mniej więcej wyglądało. Jak to mówił Denis na pierwszej konferencji, przecież ty jesteś na liście, chłopie, tylko nie wiedzieliśmy, że mówił do monitora. Dobra, Czuks, pytanie do ciebie, bo będziemy wracać dzisiaj do tematu tego potężnego przytulasa wielokrotnie. Nie będę ukrywał, że twoje zachowanie podczas rundek w trakcie face-to-face było dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Czy była to akcja, którą wcześniej planowałeś, czy to wzrok przeciwnika na ciebie tak podziałał i zrobiłeś to nie zastanawiając się w tym momencie? W pewien sposób miałem to zaplanowane. Nie mogę zdradzać tutaj szczegółów, ale z drugiej strony, kurczę, chciałem to zrobić. Wiedziałem, że to jest dobry pomysł. Wiedziałem, że to też troszeczkę Edzia, wiecie, tak sprowadzi do takiego czegoś, że jednak nie będzie taki, no pewny jestem i w ogóle, tylko żebyś się faktycznie zabrał za te treningi, bo mógłbym mi lekceważyć. Miał być taki troll na początku, ale z drugiej strony stwierdziłem, że kurde, trzeba jakoś to tak zrobić efektownie, żeby się rozniosła plota o tym, nie? Czyli chciałeś zmotywować mnie do tego, żebym wziął się za treningi, po czym spróbowałeś mnie obalić z partyzanta, jak miałem obie ręce wykluczone, wylądowałeś na dole w dosiadzie i to mnie miało zmotywować? A to była taka akcja, reakcja po prostu, wiesz o co chodzi, byłem zbudowany napięciem, kurde, które było wokół mnie i tak stwierdziłem. Piłeś coś? Nie, nie. Okej, okay. To na ciebie dobrze działa, jak nie pijesz w takim razie. Okej, okay. Denis, pytanie do ciebie. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Słuchajcie, ja chciałem...
Malik, chcesz tutaj posłuchać pana, czy...? Nie, no tutaj kolega chyba trochę taki kań... To jest ten wariacik, co krzyknął, że nokautuje Czuksa. Co? Kto? Ten wariacik, co krzyknął, że cię nokautuje po mnie. Ale wynieśli go jak dziecko. Jak piłkarze po strzelonej bramce. Kołyskę, dobra. Tak czy siak. Denis, pytanie do ciebie. Wasz program Rundki zakończył się w zeszłym tygodniu mocną szarpaniną. Powiedz, czy w tobie emocje zdążyły opaść, czy jednak dalej możemy spodziewać się, że będziesz chciał dopaść rywala przed walką, szczególnie, że no, jakby jest okazja, a jeszcze kilka tych okazji będzie przed walką. Jak będzie się odzywał z szacunkiem, to mu krzywdy nie zrobię. Także wszystko zależy od niego. Zróbcie hałas dla kolegi w klapkach w zimę. To jak? Będziesz się odzywał z szacunkiem, żeby ci nic nie zrobił? A propos szacunku, ja ogólnie go nie obserwuję, bo nie interesuje mnie jego osoba, ale ostatnio wysłali mi screena, gdzie pod jego ostatnią walką na IFN-ie był podpis. Szacunku warta każda podjęta walka ze mną, tak? Coś takiego. Ja podejmuję tę walkę i co? Dalej nie ma szacunku. Bo się, kurwa, nie potrafisz odzywać. Z szacunkiem o to chodzi. Jak się nie potrafię odzywać? Jeżeli ktoś mi ciśnie, ja nie będę słuchał, kurwa, obelg w moją stronę. Nie będę słuchał absolutnie. I nie myśl sobie, że naprawdę się ciebie boję. Albo ktoś. No jak się nie boisz, się boję. Ja się nie boję. No jak się nie boisz, boję. Nie boję się, bo gdybym się bał, to nie wychodził z tobą do... przy ochroniarzach, kurwa, ci. Ale słuchaj, gdybym się bał, to bym nie wychodził z tobą do walki. I zobaczysz to piątego, że się nie boję ciebie. Kurwa, każdy amator by wyszedł na takie wielkie rękawice. Ja ci powiedziałem, zejdź do mojej wagi, wyskoczę z tobą na piąstkówki. Albo nie wiem, co by musiał udzielać. Już się rozpędzam. Każdy się może napierdzielić tutaj sterydami i wyglądać jak balon i mówię, no i... No to chyba tyle, jeśli chodzi o ten szacunek. No to napierdol się sterydami i będziemy się bić. Ale po co? Jest dobrze, tak jak jest. Okej. Okay. Dla mnie jaj nie masz i tyle. Taka jest prawda. No myślę, że tutaj jednak szacunku pomiędzy tymi zawodnikami się nie doczekamy. Alan, to zadam ci pytanie, które słyszałeś już milion razy i milion razy na nie odpowiadałeś, ale teraz też w sytuacji, kiedy są tutaj widzowie, jest Denis. Czy po tym, co się wydarzyło, czyli po tym, gdzie no troszkę, internauci uważają, że troszkę uszedłeś z życiem, że gdyby tam nie było ochroniarzy, to byś zebrał ostry oklep, czy nadal nie boisz się Denisa? Jak on się nie boi? Jak spierdala, to jak się nie boi? Dobrze, już. Do mnie to było pytanie, nie do ciebie. Ja odpowiadam za ciebie. Dobrze, do mnie to było pytanie. Jeżeli chodzi o to, to jeszcze nie wiem, czy się zauważyli, mikrofon był po mojej prawej stronie. Dlatego pamiętam też taki huk poszedł i plas. Ten liść absolutnie nie zrobił na mnie wrażenia nic, naprawdę. Może troszkę zapiekło, no bo to otwarta, duża ręka zapiekło, ale to tylko tyle, no. Jak chcesz, to cię mogę jeszcze raz przyjebać, to cię znokautuję tym razem. I to jest otwarte. Zesrasz się, obiecuję, że się zesrasz. Zobaczymy. A nie mi, kurwa, znokautujesz. A to są bardzo poważne obietnice. Dobrze. Tak czy siak, wracamy do tematu Edzia i Czuksa. Edzio, zachowanie twojego przeciwnika było bardzo lekceważące w trakcie ostatnich rundek. Czy po tym, co zaszło, masz pewne obawy co do przebiegu pojedynku? Czy dalej uważasz, że to właśnie twoja ręka powędruje do góry? Czy cokolwiek, co się wydarzyło, w jakiś sposób zatrzęsło troszkę twoją pewnością siebie? Kompletnie nie i wręcz wydaje mi się, że może to być jakieś maskowanie jego stresu po prostu w taki sposób. Ale ja tak jak mówiłem wcześniej, ja go nie lekceważyłem nawet przed tą pierwszą konfą i to, czy on tam trenował, czy on nie trenował, to ja przygotowywałem się jak na zawodnika, który by trenował i to ostro, więc jego zachowanie na konfie jakby niczego w moim myśleniu nie zmienia. Okej, okay, Czuks. Wielu internautów uważa, że rundki zakończyły się na twoją korzyść. Oczywiście było dużo śmiechów, było dużo memów, ale wiele osób uważa, że tak jak konferencja była mocno na korzyść Edzia, tak rundki były na twoją korzyść. Co spowodowało, że twoje podejście do Edzia się zmieniło? Co spowodowało, że moje podejście do Edzia się zmieniło? No, zdenerwowało mnie troszeczkę tym, w sumie, że niby spoko, tu jednak taki przebieg konferencji pierwszej, nie? Ja też byłem zestresowany, nie spodziewałem się, że podczas debiutu można być tak śmiałym. No i kurczę, stwierdziłem, że trzeba troszeczkę zmienić zasady gry. No i tak, jak mówiłem, później troszeczkę zadziałał impuls i tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, nie? Okej, okay, w porządku. Denis, pytanie do ciebie. Czy możemy spodziewać się przy waszych kolejnych spotkaniach face to face, choćby na ważeniu, że scenariusz będzie taki sam i w ruch polecą łapy? Jak wyniesiemy odpowiedni dystans, to nic się nie wydarzy. Okej. Okay. Alan, w takim razie pytanie do ciebie. Powiedziałeś po rundkach, że twój przeciwnik jest słaby psychicznie. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl?
Oczywiście, że tak. No powiedz mi, kto normalny, jeżeli on się uważa za takiego zasadowca i też dużo osób mi to pisało, uważa się za wielkiego zasady, powiedz mi, jakie on ma zasady? A to powiedz mi, co robiłeś na prime? Co robiłeś na prime, kurwa? Do gościa, którego kurwa nie znasz, który praktycznie nie potrafi się bić. No. Co robiłeś? Za kim ganiałeś? Takiego... Pajaco, kurwa. No. Za leszczami, kurwa, biegasz, za chudszymi od ciebie biegasz, a przy mnie spierdalasz, kurwa. Więc niech sobie ludzie na YouTube, sobie na YouTube zobaczą. Ale ja nie uderzyłem nikogo z partyzanta. Ja nie uderzyłem nikogo z partyzanta. To, że biegę, to widział, że biegnę do niego. To mógł się bronić. Ale później. Ale nie z partyzanta. O konferencję mi chodzi. O konferencję mi chodzi. Nikogo nie uderzyłem z partyzanta. Tak jak ty. To sobie obejrzyjcie na YouTube. To zobaczycie wszyscy. Jak kurwa do chłopaka o połowę chudszego od siebie podbiegałeś. Do ciosa podbiegałem. Podbiegałem, tak, właśnie do dobrze to zacząłeś. Podbiegałem, gdzie miał kurwa trochę czasu na zastanowienie się. Gdyby nie ochroniarze, co by się stało, gdyby nie ochrona? Podbiegałem. Będę teraz ci rzucę mikrofonem, kurwa. No. Podbiegałem, dobrze powiedziałeś, a nie z partyzanta biłem. Denis robi się coraz bardziej czerwony na twarzy. To jest ten etap, kiedy... Ciśnienie mi skacze. Ciśnienie skacze, dokładnie. Edzio, pytanie do ciebie. Czy uważasz, że zakończenie rundek było takim fajnym, ciekawym sposobem na poddymienie? Czy uważasz, że to jednak była taka słaba, frajerska akcja? Znaczy na pewno podniosło to zainteresowanie walką. Myślę, że wyszło to raczej na moją korzyść niż na korzyść Czuksa, bo mnie to trochę uspokoiło, że skoro on nie jest w stanie mnie obalić, wjeżdżając we mnie z partyzanta, jak mam obie ręce wykluczone, no to co dopiero w sytuacji, kiedy będę przygotowany na to, że będzie we mnie wjeżdżał. Także tyle chyba mogę powiedzieć o tym zachowaniu. Okay. Jako argument powiem tutaj, że tak jak mówiłem, pamiętaj o okolicznościach, nie? Jak będziemy w klatce, to będzie troszeczkę inaczej niż jak, wiesz, robimy dymy na konferencji, nie? No to okoliczności chyba były na twoją korzyść, bo ty wiedziałeś, co zrobisz, a ja nie wiedziałem, co ty zrobisz. No skoro tak uważasz, tak jak mówiłem, musiałem cię amortyzować i jakoś robić tak, żeby się nic głupiego nie stało. Ty mnie amortyzować? W którym momencie? Dlaczego jak to ja bym ci miał stary... Amortyzowałeś mnie swoim ciałem, żebym nie ja upadł na ziemię, tylko ty. No tak jak mówiłem, błąd techniczny i to, że tam, wiesz, wpływały różne okoliczności. Na pewno w oktagonie będzie inaczej. Ale jakie okoliczności wpływały na to, że wylądowałeś na dole? No tak jak mówiłem, błąd techniczny. Błąd techniczny i okoliczności, czyli jakie? Okoliczności takie, że stoisz, nie wiem, czy w coś się możesz uderzyć, nie wiem, jak zareagujesz, stary. Ja wiedziałem, że się nie z tego, bo to było gwałtowna akcja, żebyś właśnie czyli mnie, tak bezpiecznie, wiesz, nie chciał cię położyć, tak? Prawie czyli tutaj, chciałeś mnie obalić, ale jednocześnie... Ja nie chciałem, stary, coś zrobić, bo to by inaczej prawie jak panowanie, który wynosił kolegę tutaj, wiesz, nie? No chyba rozumiesz, o co chodzi, Edzio. No wcześniej, obrażając mnie, to chyba wiedziałeś, co robisz, nie? Że robisz show. Dobrze, to w takim razie też postaram się za mocno ciebie nie bić w oktagonie, tylko tak bezpiecznie. Ale co ma jedno do drugiego, stary? No to, że ty byłeś uprzejmy na tym obaleniu i nie chciałeś, żeby mi się krzywda stała, no to... Nie wiem, ja myślę, Czuks, że jak już jakby, wiesz, dopuściłeś się tego, że coś takiego zrobiłeś, no to do końca z tym trzeba jechać. No tak, to tak, ale mówię to szczerze, to jest, ja, stary, ja to nie chcę nikogo udawać. Chciała, nie mógł, wiesz, ja nie chcę chodzi? Nikogo udawać, nie chcę wykorzystać, wiesz, opinii publicznej, że mi mówią, że zajebiście, że się udało, czy, bo to też są też inne opinie, tylko po prostu mówię, jak było szczerze, nie? Ja nie chcę nikogo udawać, po prostu akurat tutaj mówię szczerze i tyle, nie? Jak to no. Wyglądało z mojej strony. No na pewno była to jakaś akcja, która przyniosła ci w danym momencie dużo rozgłosu, dużo się o tym mówiło. Pytanie, czy w ogóle w tym całym zamieszaniu znajdujesz czas na tworzenie jakichś nowych rzeczy? Czy szykują się jakieś premiery, utworów? Kurde, wiesz co, no teraz jest przerąbane, bo nie ukrywam, że nie dość, że jestem w klasie maturalnej, mam maturę za niedługo, to jeszcze tam ogarniam, mam dużo rzeczy związanych z swoją firmą i oprócz tego jeszcze, kurde, robię kawałki, nie? No i mam w sumie taki jeden kawałek przygotowany na walkę. Ale właśnie teraz tak rozkwijam, bo wykorzystując to wszystko, mógłbym w sumie tam zrobić... Jutro jestem w studio, nagrywam następny kawałek tutaj w no bo co to w Warszawie. I mógłbym teraz w sumie wrzucić to, bo mam i tak zapakowane na YouTube'a, a zrobię nowy kawałek i opublikuję na walce. Więc w sumie... Że w tej chwili? No to fajnie, no to kurczę. A u ciebie jak z twórczością jak w przerwie sobie obejrzymy. Dobra. Jak się nazywa kawałek, nie jak tego szukać? Nie teraz oglądać Pawłowski. Nie teraz. Nie teraz, spokojnie, w przerwie, powiedziałem. Młody Czuks, ja. Możecie sobie wpadać. A jak z twórczością, Medzio? Po konferencji. Młody? Jak się tytuł? Czuks, ja. Młody Czuks, ja. Okej, no to wiemy, że będzie kolejny kawałek. Pawłowski, przerywasz mi cały czas, sorry, mordo. Edzio, powiedz mi, jak tam z twoją twórczością teraz? Coś planujesz, jakieś wydawnictwa, czy tylko freestyle cały czas? Szczerze powiem, że nie słyszałem kawałka żadnego twojego, freestyle widziałem. Jest to imponujące, ale ciekawy jestem, może są jakieś kawałki twoje w ogóle, takie normalne? Wypuszczam singiel nowy w piątek, czyli dzień przed galą, także zachęcam do sprawdzenia. I to mnie ciekawi właściwie w tej kwestii, no bo jakby dobrzy freestylerzy często jest tak, że no,
nie robią fajnych kawałków i ciekawie jest, no to jest jak to będzie jakby, u ciebie. To są jakby dwie osobne rzeczy, które niekoniecznie jakoś się tam pokrywają. Nie wiadomo, że freestyle'owcy mają na pewno większą smykałkę do wymyślania błyskotliwych tekstów, szybciej to idzie, no ale często też przekładają te schematy z freestyle'u na utwory, ale tak jak mówię, ja wypuszczam nowy singiel w piątek, będziecie mieli okazję sprawdzić i też zachęcam ciebie, Maliku, żebyś sprawdził i wtedy zweryfikował to, czy freestyle'owcy potrafią nagrywać kawałki. Tak zrobię, mordo. I co? Czekamy. Edzio, a to będzie jakiś diss na przeciwnika, czy to jest coś niezwiązanego z Czuksem? Myślę, że nie ma potrzeby, żebym go dissował przed walką. Okej, okay, w porządku. Już wystarczająco się nafreestylowałem na niego na rundkach. Okej, okay, w porządku. No, jest dzisiaj takie pytanie, żebyś coś zafreestylował z publicznością, która by ci mogła podrzucić jakieś propozycje. Ja myślę, że coś takiego zrobimy, jeśli będziesz miał luz z tym, że zbierzemy od ludzi jakieś trzy słowa i coś pokminimy, ale to za chwileczkę. Nie dacie mi spokoju, nie? Nie damy. No, jakby to jest, wiesz, jakby jeżeli ludzie wiedzą, że to umiesz i jesteś w tym dobry, to chcą z tego korzystać, chcą się tym bawić razem z tobą. A tymczasem, Denis, pytanie do ciebie. Mówiłeś, że nie masz w zwyczaju przepraszać. Rozumiemy, że za tę lepę na rundkach też nie masz zamiaru Alana przeprosić. Nie no, gdzie? Nie ma takiej opcji. Okej, okay. A czy przeprosisz go za to, co masz zamiar mu zrobić w klatce? Nie, ja go nigdy nie przeproszę, nie mam za co. Alan, uważasz, że Denis macie za to przeprosić, bo mówiłeś wielokrotnie, że on sobie tę walkę wyszczekał, że to on zaczął i tak dalej, że ty tak naprawdę podjąłeś ją dlatego, że byłeś już zmęczony tym, jak cię zaczepiał w internecie. Ty, Pawłowski, oni tu nie przyszli, żeby się przepraszać, tylko żeby się bić z drugiej strony. No ja wiem, żeby się bić. Oczywiście, teraz... że tak. Oczywiście dużo osób mnie zaczepia w internecie, dużo osób mnie zaczepia w internecie, ale zdecydowałem się tylko dla niego, że jest duży, że coś potrafi i jak go pierdzielne, no to to będzie trampolina, nie? To ja tak będzie. Dole. Ty mnie pierdzielniesz, jo? Chyba nie wiesz, o co mówisz. No cóż. Czuks. Czysta głupota. Pytanie do ciebie, Czuks. Podczas rundek do studia zadzwonił Kuba Nowaczkiewicz, którego mieliśmy okazję już dzisiaj oglądać tutaj na scenie. W pewnym sensie stanął po twojej stronie, zaproponował walkę z Edziem. Po akcji z obaleniem, z tym zakończeniem, Kuba nie był zachwycony twoim zachowaniem. Rozmawialiście jakoś na ten temat, czy temat został tylko w internecie? Bo wiem, że trochę Kuba zmienił zdanie na ten temat, że to nie była taka fajna akcja w momencie, kiedy on tam stawał po twojej stronie trochę. No ja traktuję Kubę jako na pewno fajnego, sympatycznego gościa, nie? Poznałem go tam za kulisami, jest bardzo w porządku. Pamiętam ten telefon, tak trochę dziwnie się czułem, ale z drugiej strony no pozytywnie, bo fajnie, że też mnie dobrze odbiera. A potem widziałem, że po tej akcji tam napisał mi komentarz pod zdjęcie na Instagramie, bo tam wrzuciłem tak impulsywnie post, że obudziłem sobie w lwa i w ogóle. I tam napisał taki komentarz, gdzie troszeczkę skrytykował, ale to też nie było w żaden sposób obraźliwe. Ani nic, żebym się z tym źle poczuł. Odpisałem mu na to i jest chill według mnie, nie? Okej. Okay. Temat wyjaśniony, Kuba? No i widzicie. I tak to właśnie wygląda, że można rozwiązywać tematy w klatce, a można tak po prostu... Znaczy, Edzio. Mnie to zastanawia, bo nazywasz Kubę sympatycznym kolegą, a on jednocześnie tak jakby przekreślił cię w walce ze mną, proponując mi walkę ze sobą na tej samej gali. Co no, bo, no stary jest realistą, no ja też stary nie mam takiego wysokiego ego jak ty, żeby wiesz, tak sobie to brać, wiesz, jakoś za, wiesz, jego słowa. Ja mam wysokie ego twoim zdaniem? No. Jak chcesz, możesz wejść na scenę, Kuba, bo nie słyszymy cię. Kuba, jak coś, wbijaj, mordo. Dawaj, wbijaj. Zapraszamy Kubę Nowaczkiewicza, brawa, kochani. Ja mogę oddać mikrofon, bo nie chcę i tak z Edziem korespondować. Spoko. To zrobimy tak, moi drodzy, żebyśmy wykorzystali ten czas, jak Kuba się do nas dostanie. Zbierzemy te trzy słowa dla Edzia. Nie, to musi być bezpośrednio przed, bo mi będą zarzucać, że się przygotowuje. Że sobie wymyślisz. Dobra, Kuba szybko przyszedł do nas. Siemanko, tak. Siema. Znaczy nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że to była taka luźna propozycja. Powiedziałem, że jeśli czysto hipotetycznie ty wygrasz i ja wygram, to wtedy możemy się bić, ale to nie jest w ogóle jakkolwiek ofensywne w stosunku do ciebie. O to chodzi i tak samo powiedziałem, że jakby na sam koniec zachowanie Czuksa uważam, że nie było w porządku i to samo mogę powiedzieć publicznie do ciebie, że uważam, że zachowanie Czuksa nie było w porządku w stosunku do ciebie. Jakby ja nie mam w tym żadnego stanowiska, po prostu zadzwoniłem, propozycja padła, nie zostało to zrealizowane, to tyle i temat się jakby zamyka. Dziękuję. Spoko. Dzięki. No i w takim razie, kochani, wykorzystamy ten czas, żeby zebrać od was słowa. Zrobimy tak, że ja po prostu podejdę do konkretnych osób, myślę. Czy tak ja będzie najszybciej. Już teraz mam nawijać?
Co? Tak? Już... Myślę, że od razu sobie nawiniesz. Tylko no zbierzemy słowa, ja nie? Może wyjdę sobie na środek, będzie mi tak... Dawaj, bo... No. A ja zbiorę jakieś słowa, tylko podejdę do jakichś konkretnych osób. Na przykład do pani tutaj. Możecie się zgłosić, to chcę jakieś słowo podrzucić, ręka w górę. O, dobra. Ziomeczku, jak masz na imię? Mamy tu jakiegoś beatboxera? Jak masz na imię? Jest tu jakiś beatboxer, Igor. Coś co potrafi? Igor, podrzuć słowo. Beatboxer by się przydał jakiś. Szpagat. Słowo od Igora to szpagat. Tutaj koleżanka. Jak masz na imię? Emilka, jakie słowo od ciebie? Fikołek, szpagat, fikołek, będzie grubo, dobrze? I tutaj wezmę, kolega macha dwoma rękami, więc mu zależy. Dobra, jak masz na imię? Świstak, to nie jest imię, nieważne, to jest zwierzę, okej. Okay. Kontynuuj. Kaczka, dobrze. Fikołek, szpagat, kaczka i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to prosiłbym, żebyście mi wyklaskali rytm. Yo, dobra. Fikołek, szpagat, kaczka. Jest tu Edzio i teraz wam rzucę trochę rapu. Jestem prawidłnym chłopakiem i nie zrobię tu szpagatu. I wiesz, że moja nawika nie będzie tutaj prosta. A fikołki robię jeszcze lepiej niż owca. Wow, i znam się teraz na tych panczach. A na bitach sobie latam jeszcze lepiej niż kaczka. I wiesz, że bujam tutaj cały klub. A propos kaczki, w sobotę Czuksowi zamknę dziób. Wow! Dzięki. Bardzo ładnie. Czuks, no to od razu odbijam z pytaniem do ciebie. Jak ci się podobał freestyle Edzia i czy był lepszy niż ten, który zaprezentował na rundkach? No oczywiście, że był lepszy. Tak? No, w sensie nie mówię ten twój, ten jego. To jest jego profesja. Jego freestyle jest o wiele lepszy, bo to jest jego profesja i jest w tym dobry po prostu. I tutaj nie ma co tego kwestionować, w moim przypadku na pewno. Okej, okay, w porządku. W takim razie, Alan, pytanie do ciebie. Jaką masz przewagę nad Denisem? Co sprawi, że wygrasz tę walkę? Psychiczną. Kondycyjną i techniczną. Okej. Okay. Roześmiałeś się na samym początku, jak usłyszałeś to. Cały czas jest podważana twoja silna psychika. Czy to jest coś, co w pewien sposób cię irytuje, czy spływa to po tobie jak po kaczce notabene? Spływa po mnie jak po kaczce. Okej, czyli uważasz po prostu, że gada głupoty? Dlaczego tak mówi? Co, chce się samemu poczuć lepiej? Tak, chce się chyba bardziej dowartościować, nie wiem co tam... Wiesz, co jest najlepsze? Że ja w tej walce nie mam... Ja już tak naprawdę już jestem wygrany. Nie mam w tej walce absolutnie nic do stracenia, mam tylko do zyskania. Więc to już buduje mnie naprawdę psychicznie, jestem tak już ułożony psychicznie, że ja w tej walce absolutnie nie mam nic do stracenia, mam tylko kurwa do zyskania. A ja już naprawdę, już wygrałem tę walkę, wychodząc z tobą i się nie bojąc ciebie. Subcio. Alan, czy to nie jest troszkę tak, bo już powtarzasz to, kurczę, czwarty czy piąty raz, że ty już jesteś wygrany? Mówi, on się podnieca tym. Czy to nie jest tak, że to jest troszkę taka wymówka, zanim jeszcze walka się odbyła? Że... Absolutnie, no? Absolutnie. Ja dam siebie wszystko. Ja dam siebie wszystko w tej walce. I to mogę wam obiecać. Okej. Okay. Nie po to zainwestowałem tyle pieniążków, tyle czasu i tyle mówię, też przepraszam od razu z tego miejsca swoich przyjaciół. I teraz chyba widzicie, dlaczego się z wami nie spotykałem, dlaczego też wyjechałem, część tutaj zostawiłem w Warszawie. Właśnie dlatego, żeby mocno się przyłożyć do tej walki. Ciekawe, jak się będziesz po walce tłumaczył. Będziesz się tłumaczył. Okej. Okay. Denis, pytanie do ciebie. Wiele osób zwróciło uwagę, że w momencie, kiedy byliście w face-to-face, to ty napierałeś głową na przeciwnika, a mówiłeś mu, zabierz ten łeb, zabierz te banie. Czy to nie było tak, że jakby troszkę sam sprowokowałeś tę sytuację? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Że wiesz, tu naciskasz i zabierz ten łeb. I to było tak praktycznie, że w jednym momencie podeszliśmy. Może ja bardziej naciskałem, ale mógł się kurwa odsunąć i nie było tego liścia. A że chciał pokazać, że ma jaja, których nie ma, tylko który pokazuje na pokaz i tyle. Dostał lepę i nawet nie potrafił oddać. Tylko 2 sekundy, czy tam 3 sekundy był jak kurwa roztrzęsiony stał, aż ochroniarze mnie złapią i puszczą. Się boję, naprawdę. To czemu dopiero ruszyłeś po 3 sekundach? To jest walka, więc no dobrze. Wszystko się może zdarzyć, oczywiście. Tak? No powiedz, dlaczego ruszyłeś po 3 sekundach dopiero. Dlaczego po 3? Bo od razu ochroniarze kurwa do tyłu kurwa poszli, tak? Co ty pierdolisz? To już wszyscy widzieli. To czemu ty się tak ośmieszasz, kurwa? No, to kurwa, stałeś, zabrali ochroniarze do tyłu i dopiero jak mnie odciągnęli, oni spuścili dopiero ręce i dopiero ruszyłem. Dobrze, wszyscy... Przecież mnie nie trzymali kurwa cały czas. Wzięli mnie do tyłu, odciągnęli, dopiero jak mnie puścili, ruszyłem. Okej. Okay. Mówisz samego siebie czy jak teraz? No każdy widział to, ziomek. Nie, no to właśnie kurwa. Każdy widział. Puścili mnie i dopiero wtedy ruszyłem. A nie było to trochę taki poniekąd szok? W sensie, wiesz, jak dostajesz, no to jest szok, a potem absolutnie. Dopiero wychodzi agresja. Nie, absolutnie. Sekundę nie wiedział, co się dzieje, ja żadnego szoku nie miałem, naprawdę, absolutnie.
Dobrze, że zadziałała bardzo szybko i sprawnie ochrona, tak jak dzisiaj. Edzio, pytanie do ciebie. Na rundkach Kuby Nowaczkiewicza z Dredziastym dowiedzieliśmy się, że propozycja walki była już wcześniej i ją odrzuciłeś. Czy boisz się potencjalnie mocniejszych przeciwników niż Czux? Czy jakby to jest tak, że chcesz tego pierwszego przeciwnika, w cudzysłowie, łatwiejszego, no bo nie wiemy do momentu, jak go nie zobaczymy w akcji? Znaczy, myślę, że propozycja to jest za mocne słowo, to była po prostu jedna z opcji, którą gdzieś tam mi federacja przedstawiała, ale no, jakby nie będę ukrywał, że w momencie, w którym jakby wiesz, byłem obecny na pierwszej gali High League w Ergo Arenie, byłem na widowni i oglądałem walkę Kuby Nowaczkiewicza, który wtedy miał już ileś treningu za sobą, wygrał w pierwszej rundzie, a ja byłem osobą, która jeszcze wtedy nie trenowała i dostaję, wiesz, w takim momencie opcję, walkę z kimś takim, no to jakby nie ukrywam tego, że wolałem na początek przeciwnika, który jest mniej doświadczony. I to też nie jest tak, że jakby szukam sobie jak najłatwiejszych rywali, bo też jak Kuba na rundkach zadzwonił i zaproponował, żebyśmy tam za jakiś czas się spotkali w oktagonie, może o jakiś pas, w przypadku oczywiście, jeżeli uda mi się wygrać z Czuksem, to powiedziałem, że bardzo chętnie, więc nie jest tak, że jakby wiesz, chcę sobie dobierać tylko łatwych rywali, no ale też nie wiem, czego się spodziewać po Czuksie, więc też nie wiem, czy on będzie łatwym rywalem. Okej, okay, no to jest bardzo jakby wymowna i pełna odpowiedź. Alan, pytanie do ciebie. Wiele osób po rundkach twierdzi, że wychodzisz do tej walki po wypłatę i będziesz jedynie uciekał przed rywalem w klatce. Jak się odniesiesz do tej teorii? Czy wychodzisz tam rzeczywiście sobie chwilkę pobiegać, czy wychodzisz się absolutnie z nim bić? Ja mam naprawdę dużo propozycji z innych federacji, ale mówię, chcę po prostu coś sobie udowodnić i ludziom, że po prostu, że się nie boję i po prostu, że można. Że po tym, że się można. Nie boisz, wyszedłbyś na piątkówki. To tym byś udowodnił dobra wszystkim widzom, że ile się nie będziesz, boisz. Kurwa, się srało te piątkówki. Już przestań, weź się, sobie kurwa, może jeszcze, ludzie weź już sobie jakoś siebie kolegę i wyjdzie ludzie we dwóch tam, ludzie, ale piątkówka. Ludzie się już śmieją z ciebie, wiesz, bo kurwa, na piątkówki, nie, kurwa. Uwierz mi, że ludzie ciebie się ze mnie śmieją. Bierzesz sobie chłopaka, kurde, prawie 30 kilo lżejszego, nie wiadomo, ile będzie ma. Dobra, 20. Z matematyką, zostawmy matematykę. Dobra, ponad 20 na pewno będzie, bo załóżmy tak, że będzie ponad 20, bierz sobie chłopaka ponad 20 kilo lżejszego i chcesz jeszcze na piąstkówki, chłopie. To możesz sobie wziąć kolegę jakiegoś. No, tam siedzi jakiś twój tam ochroniarz, słyszałem, co walczy w innej federacji. Możesz sobie go wziąć, ale wyjdziemy na piąstkówki wtedy. Ja nie mam ochroniarzy. No ja tak słyszałem, że masz. Nie mam. Walczysz w innej federacji. Nie, tutaj nie mam ochroniarzy. Z kim przyszedłeś? O kim w takim razie mówi Denis? Ja dzisiaj sam przyjechałem. Tam kolega siedzi na widowni, tam taki. Który? Twój. Który? Nie będę wymieniał po ksywce. Ale który? Tam, po środku. Może Świstak? Nie. Żaden. Nie. Ja, kurwa, nie. Nie przyjechał, ja przyjechałem sam. Siedzi, menadżer. Ale siedzi tam. Jest menadżer, no ale siedzi, ale on przyjechał oddzielnie, chłopaku. No dobrze, a ty wiesz, o kim mówię. Ja wiem. No. Ale no to jest, nie ma. To wyjdźcie, znaczy jest, przyjechał oddzielnie. Jest, ale nie jest moim ochroniarzem, absolutnie. Ja słyszałem, że jest. No nie. Dostałem 3000 wiadomości, że jest twoim ochroniarzem. No, nie potrzebuję ochroniarzy. Znaczy, no tym ostatnio potrzebowałeś ochroniarzy. Ży, to też nawet liczbą w nogę. Ja nie potrzebuję ochroniarzy, żeby sobie jeździć po mieście i przyjechać tutaj, wiesz? Bo możesz. Co? Bo możesz, bo możesz. No mogę. Mogę wszystko. No nie możesz wszystkiego. No mogę wszystko. Okej, okay, Denis, ja cały czas... Każdy jest człowiekiem. Ja cały czas mam poczucie, że nie mówisz wszystkiego, co chcesz powiedzieć. Właśnie tam jakiś taki wątek jest, mi się wydaje, między tym wszystkim wplątano, o którym nie do końca wiemy chyba, wiesz? Bo tak te sugestie Denisa cały czas tutaj... Tak w miastową gadkę się to delikatnie przemieniło. Troszkę tak. No i jakby chcemy... Nie do końca może jest coś, o czym wiemy, albo może nie do końca chłopaki nam o wszystkim mówią. Nie, bo za dużo sobie tutaj pozwala. Po prostu nie, po prostu już nie wiem, co uderzyć. No nie wiem, w co już uderzyć, wiesz, kąsa z każdej strony jak tylko może. Ja tylko czekam na piątego, niech ten konflikt się skończy, bo też już mnie to kurwa jak męczy. Ja bym chciał cię kąsnąć, to bym cię kąsnął raz na porządnie, a nie robił szopkę tutaj, kurwa. Denis, jesteśmy na drugiej konferencji, walka jest za 5 dni, to jest czas na to, żeby kąsać. Tak już podobno dostałeś ksywę celebryta. I tak już, i tak dalej, tak już u siebie sąsiedzi nawet twoi mi piszą, że dostałeś ksywę celebryta, więc no już na mieście życie, już mówią. Życie. Wolę celebryta niż pato celebryta. Oko. Dobrze, Denis, to w takim razie jeszcze pytanie do ciebie, bo tutaj mówiłeś... Jeżeli chodzi o pato celebrytę, to ja słyszałem właśnie, że się ładnie bawicie po tym twoim The War, parę dni siedzicie w hotelu. I zobacz, jak się wybawicie. Że ja nie opowiedział o twoich sytuacjach, ty się bawisz, kurwa. Ja się bawię, każdy wie, w jakim byłem programie, ale nie udaję kogoś, kim nie jestem. Jak, tak jak ty. Kogo udaję, no kim nie jestem? No jak nie? Proszę cię. Kogo udaję? Kurwa, nie wiem, nie wiadomo, kim ty jesteś, kurwa, że wszystkich pokonasz. Ja nie mówię, ja nie powiedziałem, że wszystkich pokonam.
No, ale ostatnimi czasy dużo się mówi o takich potencjalnych walkach. Mówiłeś o tym, że z przyjemnością zmierzyłbyś się z Pudzianem. Mówiłeś o tym, że chętnie wziąłbyś walkę dwóch na jednego, że czujesz się komfortowo w każdych jakby okolicznościach, więc jak to wygląda? Tak, bardzo chętnie bym wyszedł właśnie tutaj z nim i tutaj z jego kolegą na piąskówki, na zasadach K1, żeby po prostu fajnie to, jakoś tam fajnie wyglądało, ale wiadomo i tak nie zgodzi się na piąskówki, bo jest lamusem. Z którym Pudzianem? No chyba nie z Mariuszem, myślę, by cię kurwa zabił, ty. O, no widzisz, kurwa, ja przynajmniej mam jaja, wychodzi z cięższymi od siebie. No ja też mam jaja i wychodzę z tobą, chociaż no, na bokserskie. Z tego, co wiem, chodziło właśnie o Mariusza. O jest, Mariusz jakaś walka 2 na 1, Denis? Mariusz by go zabił po prostu. Jakaś walka 2 na 1 na przykład? Dwóch na jednego? No na ciebie, bardzo chętnie, od razu, nawet teraz na tej. Dlatego mówię, żeby kolegę sobie wziął do pary, tamtego na przykład, i tylko bylebyśmy wyszli na piąskówki. No to jest to ciekawa alternatywa. Zobaczymy, co na to widzowie po... Macie ochotę na takie coś w ogóle, mordy, powiedzcie mi, żeby nie dwóch wyszłoby typów... to powyżej. Nie wiem, Alan, czy Denis twój... mówi otwarcie, że jakby jest w stanie podjąć tej walki, żeby dwóch na niego samego. Czy wy chcecie tej od walki? No to może, nie wiem, ja sobie troszkę zaszaleję, ale może taka walka Denis kontra pan ochroniarz, który dzisiaj tutaj zrobił robotę. To jest coś, co myślę byłoby spoko, no bo Denis jest potężny, te potężne bomby, tutaj ochroniarz też wie, co robi. Taki tylko pomysł. Pytanie, Alan, bo no, cały czas nie wiemy do końca, o kim Denis mówi, o twoim menedżerze, przyjacielu, ochroniarzu. Jest tutaj Dawid, mój menadżer też, który pomaga mojemu głównemu menadżerowi Filipowi. Tak więc, no mówię, ja z nim przyjechałem. Tak, dzisiaj cały dzień z nim jeżdżę i z nim przyjechałem. A mój przyjaciel, który tutaj siedzi na widowni, przyjechał sobie oddzielnie. Nawet mam telefon, o który do mnie wykonał, żebym po niego wyszedł i dał mu wejściówkę tutaj. A gdyby był moim ochroniarzem, to by dostał taką wejściówkę. To wychodzimy dwóch na jednego? Na piąskówki? Strasz na te piąskówki. Chcesz? To piąskówki to no się możesz bić na ulicy. Chcesz to się bić na ulicy, kurwa, piąskówki albo na gołe pięści. Ja jestem sportowcem i biję się w K1 tam, gdzie się czuję po prostu, gdzie się czuję dobrze. A jeżeli chcesz się bić na piąskówki albo na gołe rękawice, dobierz sobie gościa w twojej wadze i się z nim bij ile chcesz. Ja po prostu mam tak w kontrakcie zapisane, że bijemy się w K1 na duże rękawice i tak zrobimy. A jeżeli chcesz się bić na gołe pięści, to się bij, kurwa, nie wiem, na ulicy, gdzie chcesz, nie? Chociaż tak już zostałeś zlinczowany, że się bijesz po prostu na ulicy. Bo naprawdę kogoś można tak mocno uszkodzić. Już wcześniej to mówiłem na rundkach, że można kogoś tak uszkodzić. Więc... Ja osobiście zobaczyłbym waszą walkę na piąstkówki, ale też jakby no, realnie patrząc na całą sytuację i przewagę wagową, no wiem, że to... Mówię, niech dobierze sobie kolegę, no to będą części ode mnie, nie? Ja nie ukrywam, że po tym, co się dzisiaj działo, bardzo chętnie zobaczyłbym walkę Denis kontra dwóch typów, nie? Bo to jest też bardzo coś ciekawego. Ale on i tak nie wyjdzie, bo to piąstkówki, że... gdyby to były rękawice, to by się od razu zgodził. Ale że piąstkówki nawet we dwóch nie wyjdą. Alan, już abstrahując od wszystkiego i też od tego, co powiedziałeś, no bo to nie byłaby wtedy walka stricte sportowa, no to byłaby bardzo walka freakowa, ale też konflikt jest na tyle gruby, że no jest to poniekąd uzasadnione. Czy gdyby, mówimy teraz o przyszłych galach, nie mówimy teraz o tej najbliższej 5 lutego, bo tutaj macie swoją walkę sportową do ogarnięcia, czy walka dwóch, ty i ktoś jeszcze? Tak, tylko ja wybiorę sobie takiego zawodnika w mojej wadze oczywiście, nawet może być koło 80 kilo, może być lżejszy ode mnie, tylko którego ja wybiorę. Bardzo chętnie. Ale mówisz o tym, który będzie z tobą w drużynie, czy mówisz o... Do mikrofonu. Przepraszam. Ten, który będzie ze mną, będzie ze mną w drużynie. I wtedy bijemy się w K1 na małe rękawice. Dwóch na jednego. Następną walkę. Okej, okay, czyli moi drodzy, no Malik Bukit, nie? Jest okazja, zawodnika, którego ja wybiorę. A mógłbyś zdradzić, kto chcecie kto tego, czy nie? Nie zdradzę. Cisza. Głośniej. O. Dobrze, kawa Denis, no to w takim wypadku nie pozostało... Ja walk nie odmawiam nigdy, także okay. No problem. Nigdy nie odmawiasz? Nie. Kurczę. Dobrze, to gratuluję. Może na gołe pięści zrobimy od razu, co? Powiedziałem, że na gołe pięści to się może bić tam na ulicy i na ustawkach. Denis się cieszy, że cokolwiek dostał, spoko, dobrze. Czyli moi drodzy, no zobaczymy, to jeszcze oczywiście trzeba dogadać, zobaczymy, czy ktoś nie, jak to się mówi, nie obstra zbroi, ale na razie to wygląda tak, że jest potencjalna walka dwóch na jednego. Dobra, słuchajcie teraz, pytanie wprost. Czy chcecie, żeby w sobotę walka było dwóch na jeden w piąstkówkach? Już teraz? Już w Tauro Arenie? Nie wiem, no możemy chyba spróbować, skoro tak... Ale musicie krzyczeć ale o wiele głośniej. Nie wiem, ja nie słyszę nic. Mordy, musicie krzyczeć o wiele głośniej!
No i myślę, że w tym momencie ludzie na czacie też piszą, no w momencie, kiedy się oferuje taką walkę, ale powiem szczerze, Denis, tak, patrzę, że trochę się zarysowały. No, powiem ci, że zarysowały dwóch, się... dwóch w piąstkówkach mordą, no to już nie tak... ma problemu. To może zrobimy tak, ja pierw wyjdę. Dobra, z nim, po ja konferencji, słyszycie? Zrobimy tak może, co? Po konferencji dogadamy się na spokojnie, to i ogłosimy dzisiaj jeszcze. Zróbmy tak, pierw wyjdę sobie z nim, a później wyjdziemy dwóch na jednego, co? Ale wiesz, że jeżeli go wyłączysz z gry, no to wtedy będzie jeden na jednego, nie? No, no to też. A sam powiedziałeś, że cieszę ty nie chcesz, się, że wierzysz w to, że ty nie chcesz sobie ułatwiać zadania. Nie, po prostu, wiesz co, on później będzie gadał, że i tak by ze mną wygrał i tak dalej. Dlatego chcę mu pokazać, jak dostanie ostry w pierdol. Słuchaj, ja wygram z tobą już w sobotę. Zobaczymy. No, zobaczymy, moi drodzy, nie wiem, na ile można to brać za oficjalną informację, na pewno tutaj siądziemy, w sensie ekipa tutaj siądzie do negocjacji, ale być może już w tę sobotę odbędzie się walka 2 na 1, jeśli nie, no to Alan kontra Denis, tak czy siak. Ja coś czuję osobiście, Pawłowski, że no, w tą sobotę będzie zadymione na tej Tauroren arenie. Oj, to na pewno, to na pewno. Myślę, tym bardziej, że będzie się działo. Wypełnione do ostatniego miejsca, będzie grubo. Malik, to ja zapytam takie pytanie. Do mnie? Myślę, że to będzie tak, pytanie no. Do ciebie, może troszkę też pod dymi. Czy ty uważasz, że w momencie, kiedy będzie dwóch na jednego, Denis ma jakiekolwiek szanse? Nie wiem, w sensie jakby, no jeśli jest na to gotowy Denis i rzeczywiście wyraża na to chęć, no to jak najbardziej myślę, że jest gotowy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że no, walka z dwoma trochę inaczej będzie przebiegała niż walka z jednym. Alan, tak... Jesteś spokojny, siedzisz. Czy to jest na twoją korzyść? Cieszysz się na tę walkę? Areczku, ja już jestem bardzo skupiony na walce. Uwierz mi, ja tylko o tym myślę, naprawdę. Powiem ci, że cały ludzie o mnie piszą, zaczepiały mnie na ulicy, nie? Kurwa, to jest naprawdę przyjemne. Mówią, Alan, kurwa, dasz radę, nie? I to powiem ci, że ja już jestem skupiony. Już troszkę może też jestem wyłączony, ale naprawdę jestem skupiony na tym, nie? No tak, ale z drugiej strony to... Wyłączony to będzie po walce. Ta, jeśli dołączy ta druga osoba, no to to wszystko zmienia. Oczywiście, będziesz, że tak, miał o wiele łatwiejsze zadanie. Oczywiście, że tak. Normalnie. Słuchajcie, słuchajcie, panowie, ludzie tego chcą tak czy tak, więc wszystko jest w waszych rękach i to od was zależy. Myślę, że po prostu po tej konferencji sobie siądziemy, porozmawiamy. A ludzie to usłyszą, dzisiaj wieczorem jeszcze to zrobimy. Dokładnie. Ludzie chcą igrzysk, ludzie chcą chleba, więc tak to właśnie jest. A ja w tym momencie, bo troszkę zaniedbałem tutaj Edge'a i Chuksa, to zobaczymy, co się wydarzy, kiedy staną ze sobą teraz face to face. Wam face to face'a dzisiaj nie zrobimy, poczekamy do ważenia. Zobaczymy jeszcze po drodze, co się zmieni, czy walka nie będzie na innych zasadach. A tymczasem, panie i panowie, wielkie brawa! Edge'o, Chuks, face to face! Edzio, to jest twoja szansa na odgryzienie się. Coś się podzieje troszkę, coś tego, czy... Edzio zgryzio. Bliżej, 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 dawajcie, panowie. Edzio skupiony, Chuks uśmiechnięty. Troszkę klaunada. Nie wiem, co powiedzieć. Zobaczymy, co będzie. Dasz radę. O, przytulcie się znowu, tak. Ja wiem, że on mnie przytulał ostatnio, ale buzi nie będzie. Szkoda. Koniec, 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 koniec. Zróbcie hałas, mordy. Tak jest. Pozycja bokserska do widzów, panowie. Do widzów. I moi drodzy, tak właśnie oficjalnie... A my to co? No właśnie z wami poczekamy. Jakby tu jest dużo drogiego sprzętu, Denis. Ale czemu mamy czekać, Pawłowski, z drugiej strony? Ochrona, nie. Jesteście gotowi, czy nie? Nie, on już jest gotowy, bo widzę sygnet założył. Ochrona, jesteście gotowi, czy nie? Już sygnet jest Franz. Franz Mordzia, wjeżdżaj tutaj. Nie, dostaliśmy tutaj informację, że nie ma tego, że nie ma. Dlaczego tego nie ma? Jaką informację? No dostaliśmy jedziemy informację. Z tym. Jaką informację? Panowie, robimy face to face, a no, co? No, dobrze. Malik, to będzie na ciebie. Dobra, panowie. Ja sobie tutaj, o. Zdejmij to, kurwa, no zdejmij to, taki kozak jesteś, bo założyłeś sygnet. A co ma sygnet do tego, kurwa?
No, nie jest to specjalnie face to face. Ale trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie. Co się boisz, kurwa, cioto, kurwa? No? Co, kurwa, no? Co się, kurwa, boisz? Nie ma spania, panowie, nie ma spania. Kurwa, pstryknę cioto jebana, kurwa. Co, kurwa, zobaczysz ten, dlaczego ty się będziesz śmiał? Co ja mam zrobić? Mi łapy trzymają, kurwa. Strach w swoich oczach, kurwa. Nie przewracajcie go, Franc. Ja wiem, że ty potrafisz, ale nie przewracaj. Denis Rozrabiaka. Wielkie brawa! Dobra, dobra, dobra. Stop, 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 publiczność. Parę słów teraz od Alana. Mordo, dawaj coś. Standardowo, weź tą banię, pcha się na mnie z banią, weź tą banię. Ty do tego stajesz, ty. Dobrze, Alan, Denis? Alan, chodź na sekundkę jeszcze. A ty masz mikrofon, mordzia. Jakieś parę słów od ciebie? Odnośnie tego tutaj, co się dzieje. Panowie. A, tu się dalej dzieje, tu nie będzie słów. Chill. Denis. Nie mam nic tej kurwie do powiedzenia. Mocne słowa. Alan, pytanie do ciebie. Powiedz mi, ponieważ teraz to ty jakby, od ciebie poszła pierwsza inicjatywa, to ty odepchnąłeś rywala, co spowodowało, że... To cię nie ma nawet siły, to jest dziewczynka mała, kurwa. Żeby się na mnie nie pchał, odepchnąłem go, ja absolutnie go nie uderzyłem, odepchnąłem go po prostu i tyle. Absolutnie go nie uderzyłem. Nie chciałem w ogóle, ja nie jestem tego pokroju co on, żeby kurwa kogoś bić na face to face czy ten. Denis mówi, żeby go nie trzymali, no. Dawajcie jeszcze raz. Publiczność na mnie pchał! Oja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 j
jest właśnie to. Pojebało cię, kurwa? Weź mikrofon. Dobrze. Bo za chwileczkę będziemy mieli walkę Denis kontra Franz. O! Kochani, druga część drugiej konferencji, drugiej gali High League jest już historią. Za chwileczkę wracamy z trzecią. Lecimy, dymy!